Minęła godzina 17. Otwieram posiedzenie wspólne Komisji Nekielskiej Rady Miejskiej. Jest szef. Witam serdecznie wszystkich Państwa na posiedzeniu. Tak, porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie posiedzenia. Punkt drugi. Uchwalenie porządku obrad. Punkt trzeci. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 36/285/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Punkt czwarty. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Nekla na lata 2019-2022. Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Starszanowie, działka nr 202. Punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Nekli, działka nr 27. Punkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacyńskiej. Punkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa działek nr 177/8, 178/8, 179/2, 184/10, 184/12 i 190/4 w Zasutowie. Punkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nekla. Punkt 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Punkt 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Nekla na rok 2019. Punkt 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w formie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego lub zakupu posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów zmian do statutów jednostek pomocniczych gminy Nekla. Punkt 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej gminy Nekla na 2019 rok. Punkt 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Nekla na 2019 rok. Punkt 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Gminy Nekla na 2019 rok. Punkt 19. Wolne wnioski i informacje. Punkt 20. Zakończenie obrad. Czy jakieś uwagi, wnioski do przedstawionego porządku obrad? Bardzo proszę, pan burmistrz. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja tylko mam taką propozycję zmiany nazwy uchwały w punkcie czwartym i analogicznie w porządku obrad i później też przedstawiając projekt uchwały, aby był to gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Nekla bez słowa miasta. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś propozycje, uwagi do przedstawionego porządku? Nie widzę. Zatem przejdziemy do przegłosowania propozycji zmiany przedstawionej przez pana burmistrza o wykreślenie w punkcie czwartym nazwy programu, gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Nekla na lata 2019-2022. Będę pytał poszczególnych radnych o stanowisko jeszcze jakieś? Nie widzę. Pan Ryszard Bardosz, czy jest za przyjęciem? Pan Grzeszczyk Gerard? Jestem za. Kałużny Czesław? Jestem za. Kostrzewski Piotr? Jestem za. Kubiaczyk Mateusz za. Kucza Mariusz? Za. Margasińska Wioletta? Pilch Michał? Jestem za. Prałat Wojciech? Jestem
Przybylski Jan. Raźnie Dariusz. Świdurski Sławomir. Tokowicz Paweł. I Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Informuję, że 14 radnych było za wprowadzeniem do porządku obrad zmiany nazwy. Przegłosujemy teraz całkowity porządek obrad. Kto z panów radnych jest, z państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o określenie swojego stanowiska. Mandosz Ryszard. Grzeszczyk Gerard. Kałużny Czesław. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz za. Kucza Mariusz. Wioletta Margaśńska. Pilch Michał. Prałat Wojciech. Przybylski Jan. Raźny Dariusz. Świdurski Sławomir. Tokłowicz Paweł. Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego, trzeciego. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 36/285/2018 Rady Miejskiej Gminy Lekla z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielenia oraz trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Bardzo proszę, pan kierownik Paweł. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, chciałbym państwu przedstawić projekt uchwały w sprawie uchylenia zeszłorocznej uchwały. Ze względu na to, tak jak jest napisane w uzasadnieniu, przygotowujemy nową uchwałę w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej, rozszerzając tą uchwałę o sugestie, które były, z którymi spotykaliśmy się przez ten cały rok, kiedy gmina dawała dotacje mieszkańcom. W związku z tym, że nowa uchwała musi być również zaopiniowana przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji i Konsumenta i chcąc jakby uniknąć sytuacji takiej, że dwie uchwały będą, znaczy, że będą ludzie składali nam wnioski i będzie obowiązywała stara uchwała, za chwilę będzie, tak zakładam, będzie przyjęta nowa uchwała. W związku z tym propozycja jest taka, żeby starą uchwałę z zeszłego roku uchylić. I w najbliższym czasie przedstawimy państwu nowy projekt. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Nie widzę pytań, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 36/285/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Pytam państwa radnych o stanowisko po kolei. Pan Ryszard Bardosz. Gerard Grzeszczyk. Czesław Kałużny. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz za. Kucza Mariusz. Margaśńska Wioletta. Pilch Michał. Prałat Wojciech. Przybylski Jan. Raźnie Dariusz. Świdurski Sławomir. Tokłowicz Paweł. I Wojciechowski Grzegorz. Informuję, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie pozytywną opinie. Przechodzimy do punktu czwartego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Nekla na lata 2019-2022. Bardzo proszę, kto referuje. Proszę bardzo. Ja tylko tutaj chciałem w ramach tej poprawki tutaj zmienić tytuł, czyli tak tu burmistrz wspominał, jeżeli chodzi o to jest gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Nekla na lata 2019-2022 i analogicznie w paragrafie pierwszym przyjmuje się gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Nekla na lata 2019-2022 i może tutaj program ten przedstawi jego autor, pan Sebastian Mazurkiewicz. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, gminny program opieki nad zabytkami sporządza wójt, burmistrz, prezydent na okres 4 lat. Jest to, można powiedzieć, dokument pomocniczy do stwarzania przez rady gmin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Taki program opiniowany jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W programie ujęte jest, tak jak Państwo się zapoznali, zestawienie zabytków, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków w porozumieniu z konserwatorem wojewódzkim i także plany samorządu gminnego odnośnie prac przy zabytkach stanowiących własność gminy. I program ten uzyskał pozytywną opinię wojewódzkiego wielkopolskiego konserwatora zabytków w listopadzie 2018 roku. Bardzo dziękuję panu Mazurkiewiczowi. Czy jeszcze pan Gibowski chce coś dodać? Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, radny Tokłowicz. O kwestiach historycznych nie jestem teraz panu radnemu w stanie odpowiedzieć, bo to akurat ten fragment dotyczy krótkiego streszczenia historii miasta. Być może jest to jakaś literówka. No to jest, że tak powiem, też sprawa literalna, ponieważ zestawienie obejmowało, że tak powiem, stan sprzed kilku lat, a to wszystko pracuje, więc no oczywiście w tym momencie ten fragment odnośnie po zmianach jest do usunięcia. No tak, tak też jak pan radny zauważył, to też jest tutaj językowy błąd. Dziękuję bardzo radnemu Tokurczowi. Proszę bardzo, przewodniczący Kurz. Tak, w jednym punkcie, znaczy na stronie 21 jest taki zapis odnośnie planu urządzenia lasu. Ja może pierw swoje wszystkie tutaj sugestie przedstawię, a później bym prosił o odpowiedź. Czy my mamy wpływ na to, aby plan urządzenia lasu realizować? Dokument jest dość obszerny i ta obszerność bierze się stąd, że w kilku miejscach, na przykład bodajże trzech co najmniej, jako to też odpowiem zaraz panu radnemu odnośnie rozdziału drugiego. W rozdziale drugim wypisane są różnego rodzaju dokumenty, które nie są dokumentami gminy, a które mają jakieś odniesienie odnośnie zabytków znajdujących się na terenie gminy Nekla. Wspomniany także plan urządzenia nadleśnictwa Czerniewo. Są to dokładne cytaty tychże dokumentów i na to tutaj gmina nie ma wpływu. Te dokumenty są po prostu zacytowane tutaj w tutejszym programie. Natomiast jeżeli chodzi o ujmowanie zabytku, który fizycznie nie istnieje, nadal trzeba go podawać, ponieważ on nadal widnieje na rejestrze zabytków i także w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, dlatego on musi być ujmowany. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, radna Margasicka. Tam jest drugi mikrofon, proszę. Ja mam kilka pytań. Otrzymałam pytania drogą mailową, więc pozwolę sobie zacytować dosłownie.
Po pierwsze, czy ten program dotyczący opieki nad zabytkami był uchwalony na lata 2017-18? Ponieważ sprawozdanie dotyczy realizacji tego programu, to ja chciałabym zapytać, jaką uchwałą został przyjęty program na lata 2017-18, bo nie mogłam tego znaleźć i takie zapytanie do mnie też wpłynęło. Bo jeżeli odnosimy się w sprawozdaniu do okresu, w którym nie było planu, to znaczy, że nie uwzględniliśmy naszego obowiązku jako samorządu. No i w zasadzie głosowanie nad tym dokumentem jest bezzasadne. Następnie. Czy są tutaj takie informacje dotyczące dwóch obiektów, które muszą zostać wykreślone z planu, znaczy z naszego rejestru obiektów gminnych, i to jest między innymi kuźnia oraz dom w Stępocinie. I teraz pytanie brzmi tak, czy rozbiórka kuźni była w jakikolwiek sposób konsultowana z naszym samorządem? Na stronie trzeciej sprawozdania istnieje taki zapis odnośnie gminnej ewidencji zabytków, że obiekty zabytkowe, zarówno te zapisane do rejestru zabytków, jak i pozostałe, ujmowane są w wojewódzkiej ewidencji zabytków, jak i gminnej ewidencji. Stosowanie artykułu 22 ustęp 5 wyżej wymienionej ustawy w gminnej ewidencji powinny być ujęte. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru, i tutaj już dalej nie będę cytować, ale jest taki zapis. Gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego. Ujęcie obiektów w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku, jaką jest wpis do rejestru zabytków. Jakkolwiek dla obiektu uwzględnionego w gminnej ewidencji zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno-budowlany z organem ochrony zabytków decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. I to jest zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994, artykuł 39 ustęp 3 prawo budowlane. I moje pytanie brzmi, czy zostało to zachowane? Jaka jest nasza wiedza, bo w sprawozdaniu tego nie ma. Sprawozdanie bardzo zdawkowo tylko informuje, że należy te obiekty wykreślić, natomiast w żaden sposób się nie odnosi do tego. Ja bym prosiła tutaj o informację. Następnie. Odnośnie tego właśnie obiektu, czyli kuźnia, czy prowadzone były jakieś działania, dochodzenie na przykład, bo wpłynęły do mnie takie niepokojące informacje, że zostały, że wojewódzki konserwator zabytków prowadził w tej sprawie wyjaśnienia oraz było dochodzenie policji. No jeśli tak było faktycznie i nie dochowaliśmy jakiejś procedury, to uważam, że powinniśmy o tym wiedzieć. I powinno to również być ujęte w tym sprawozdaniu. Wymaga tego, myślę, ten dokument dalej. Jeśli chodzi o nowy dokument, Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Jest to dość obszerny dokument i chciałam zapytać, zgodnie z uchwałą numer 2, łamane przez 11 przez 2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 listopada 2018, w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi, ten dokument powinien być również konsultowany. Z tego co wiem, na terenie naszej gminy są organizacje pozarządowe zajmujące się tą działalnością, zakresem właśnie, w zakresie mają dokładnie te działania, i chciałam zapytać, z którą organizacją pozarządową ten dokument został skonsultowany. No jest to, uważam, ważne i tak naprawdę no, bezwzględne, tym bardziej, że mamy to wpisane w naszą uchwałę. Także wydaje mi się to być zasadne. Znalazłam też w tym dokumencie, no niestety nie podkreśliłam tego, ale można to znaleźć. Nie wiem, czy to też jest literówka, czy nie. W tym nowym programie jest informacja, że propagowanie informacji na temat zabytków między innymi należy do właśnie organizacji pozarządowych. Z tego, co państwo na pewno pamiętacie, panowie radni, zostały wykreślone te działania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, więc teraz moje pytanie brzmi, jak one mają to robić, nie otrzymując od nas środków. Czy my w naszym programie współpracy gminnym zlecamy im to, znaczy narzucamy im tego typu działania, nie dając im środków? Jeśli tak, no to jest to zapis bezzasadny i należy to skorygować. Jeśli nie, to należy skorygować uchwałę, która była niedawno przegłosowana i dotyczy właśnie współpracy z organizacjami pozarządowymi, i przydzielić na ten cel środki. I myślę, że na ten moment to jest wszystko.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o odpowiedź. Czy jeżeli chodzi o sprawozdanie, to rozumiem, że dzisiaj nie ma w porządku obrad kwestii sprawozdania, także będziemy ewentualnie te kwestie poruszać w momencie, kiedy będzie ten punkt omawiany. On będzie omawiany na sesji. Co do tutaj szeregu pytań odnośnie programu, no to mogę odnieść się do tego ostatniego pani pytania, czy tam sugestii. Program jest przyjmowany na większy okres niż tylko na rok. Te środki finansowe, które były zabezpieczane w budżecie, dotyczą bieżącego roku. Natomiast współpraca z organizacjami pozarządowymi nie odbywa się tylko na zasadzie pozyskiwanych środków w ramach konkursu ofert. Jest wiele innych form współpracy i myślę, że też można je jakoś realizować. Natomiast program nie był konsultowany z był z tym społecznym, tak? Projekt września, tak, konsultowany był, który wystąpił do nas jako, nie chciałbym przekręcić nazwy, społeczny opiekun, tak? Tak. Nie występowaliśmy. Ja wnoszę o to. A więc ja wnoszę o to, aby to było skonsultowane, bo to jest naprawdę ważny program. Także też chciałabym, żeby panowie spojrzeli na to trochę inaczej. To nie jest tylko tak, że będą to realizować właśnie władze samorządowe w postaci administracji, natomiast również już od lat opiekują się tymi zabytkami osoby prywatne, bądź też członkowie organizacji pozarządowych. I skoro tak się dzieje, to tym bardziej uważam, że zasadnym jest skonsultowanie z nimi tego stanu. Odbywało się to właściwie teraz jakoś tak, no myślę, nie w porządku wobec tych organizacji. W związku z tym ja wnoszę o to, aby ten dokument ponownie stanął na komisji, a wcześniej został skonsultowany właśnie z organizacjami. Dziękuję. Czy to są już wszystkie odpowiedzi na pani pytania? Bo jeszcze o... Tak. Właśnie. Z tego, co nam wiadomo, ta sprawa jest w tej chwili w prokuraturze, ponieważ za wydawanie jakichkolwiek pozwoleń na rozbiórkę obiektów tutaj organem nadzoru, to jest nadzór budowlany, starostwo powiatowe we Wrześni, a z tego, co otrzymaliśmy tutaj do wiadomości, chyba sprawa w tej chwili jest w prokuraturze, jeżeli chodzi o rozbiórkę tego obiektu. Ja rozumiem, ale my jako organ sprawujący opiekę nad tym obiektem nie wiedzieliśmy przez te wszystkie lata, że on został rozebrany i nie wszczęliśmy w tej sprawie żadnego postępowania, ani nie zgłosiliśmy tego do żadnych instytucji, na przykład do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chciałabym wiedzieć, czy jest jakiś ślad po prostu. Jeżeli tak, to bardzo dobrze, poproszę po prostu tylko o informację, w jakim dniu została przekazana taka informacja, że została rozebrana ta kuźnia. Bardzo proszę. Tak naprawdę my bezpośrednio tutaj, tak jak pan kierownik mówi, nie bierzemy udziału jakby w tym procesie administracyjnym. No sprawa jest dość skomplikowana i właściwie no, trudno nam tutaj przed tym, co ustali prokuratora, nawet nie wiem, czy można tak tutaj wyrokować w jakiś sposób. Natomiast wedle stanu wiedzy, jaki tam posiadaliśmy, no to niby wszystkie dokumenty, które powinny ten właściciel gruntu uzyskać, uzyskał. No i tyle. A czy to się odbyło w taki czy inny sposób legalny, to zbada pan prokurator, a później ewentualnie sąd. Także tak to po prostu wygląda. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jeszcze jakieś pytania od radnej Margasińskiej? Będziemy kontynuować dyskusję, dobrze. Kontynuujemy dyskusję. Kto jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. Z państwa bardzo proszę pani Mirecka. Chwileczkę mikrofon. Na temat powstawania tego programu nie chciałabym teraz wracać do historii i do sytuacji, jaka się przy tym
tworzeniu programu bądź nietworzeniu zaistniała, ale co do konsultacji, to mam wrażenie, że nie tylko, no nie mam wrażenia, ale jestem przekonana, że nie tylko organizacje pozarządowe powinny być, brać czynny udział przy jakby tworzeniu tego programu i możliwości wniesienia uwag i wniosków, ale powinien być on poddany ogólnie konsultacjom społecznym, tak jak to robi starostwo czy inne samorządy. I dziwię się, że nikt nie wiedział, że taki program powstał, pomimo że przez 2 lata pana burmistrza dopytywałam o ten program. Najpierw unikał odpowiedzi, później kłamał, bo to, za co mnie wtedy przeprosił, to ja to przyjęłam, ale stwierdził, że się pomylił. A się nie pomylił, tylko drugi raz skłamał, bo drugie pismo dostałam od konserwatora, że nie przesłał żadnej gminnej ewidencji. Także było tutaj lekceważenie nas w sposób ewidentny, a w tej chwili program powstał. Nikt o nim nie wiedział. My nie mamy możliwości go przeczytania, bo przecież dostali go tylko radni. I w jaki sposób to ten dialog społeczny i ta współpraca z organizacjami ma się dalej rozwijać pozytywnie i toczyć? Dziękuję. Także tutaj no ja ze swej strony wnoszę, o ile to w ogóle mogę ja tutaj jakiś mieć wpływ czy prośbę do rady, ale no program powinien być poddany konsultacjom społecznym. On powinien zawisnąć na BIP-ie. Wszyscy mieszkańcy powinni mieć możliwość przeczytania i odniesienia się tak jak do innych programów. Także no należy tutaj jakby no zdjąć w tej chwili z porządku obrad i przesunąć dopiero obrady komisji po konsultacjach społecznych i z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Z państwa radnych? Też nie widzę. Ja bym prosił o 5 minut przerwy. Dziękuję.
Proszę zajmować miejsca, będziemy kontynuować posiedzenie. Dziękuję bardzo. Na wniosek radnej Margasińskiej proszę o odpowiedź pana burmistrza. To znaczy, jeżeli tutaj Wysoka Rada negatywnie zaopiniuje ten projekt uchwały, no to rozumiem, że równocześnie na najbliższą sesję, czyli na środę, zostałby przygotowany projekt uchwały Rady w sprawie konsultacji i skorzystalibyśmy tutaj z tego zapisu, że w sprawach ważnych dla gminy, bo tak mamy w tej uchwale, że jeżeli przepisy prawa tego nakazują lub w innych sprawach ważnych dla gminy, i tu byśmy się powołali na ten innych sprawach ważnych dla gminy, tak żeby już nie czekać do kolejny miesiąc nad uchwałą w sprawie konsultacji i być może udałoby się wtedy na marcowej sesji ten projekt przedłożyć, czyli marcu, najpóźniej w kwietniu, myślę. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Nekla na lata 2019-2022. Kto z państwa radnych jest za, przeciw bądź wstrzymująco? Proszę o określenie swojego stanowiska. Bandosz Ryszard. Gerard Grzeszczyk. Jestem za. Kałużny Czesław. Wstrzymuję się. Koszczewski Piotr. Wstrzymuję się. Kubiaczyk Mateusz. Jestem przeciw. Kucza Mariusz. Jestem za. Kuszak Roman. Nie. Margasińska Wioletta. Pilch Michał. Przeciw. Prawa Wojciech. Przybylski Jan. Raźny Dariusz. Świdurski Sławomir. Tokowicz Paweł. Oraz Wojciechowski Grzegorz. Już jest dobrze. Informuję państwa radnych, że projekt uchwały został odrzucony stosunkiem głosów 8 przeciw, 2 za, 4 głosy wstrzymujące. Przechodzimy do punktu kolejnego posiedzenia. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starszanowie, działka numer 202. Bardzo proszę, pan Gibowski. Uchwała w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie, działka numer 202. Jest to teren, powiedzmy, położony pomiędzy ulicą przedłużeniem ulicy Starczanowskiej a Maskawą, pomiędzy dwoma już obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To są obowiązujące plany miejscowe. To jest właśnie ta działka pomiędzy tymi planami miejscowymi. Na tym terenie, tutaj mamy tak naprawdę, jeżeli chodzi o zabudowę, dwa rodzaje tutaj terenów. Pierwszy to jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami 1MNW do 3MNW oraz teren zabudowy mieszkaniowej szeregowej oznaczonej MNS. Może wyjaśnię, skąd tutaj ten rozdział. Generalnie działki sąsiednie tutaj z tej strony są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast tutaj tereny są sąsiadujące z zabudową tą projektowaną szeregową. Tutaj są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, więc to jakby gdzieś tam naturalne takie przejście od zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plus jeszcze mamy teren zielony, teren rolny i teren zieleni tuż już nad Moskawą. Tutaj jest pozostawiony taki pas, przez który też przebiega linia energetyczna. Z takich najważniejszych parametrów, jakie tutaj mogę tutaj przytoczyć, czyli
wskaźniki, jakie tutaj są dla tej zabudowy, to dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tutaj wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej jest to od 0,05 do 0,6, a dla szeregowej od 0,04 do 1,2. Już tutaj jeszcze, gdzieś mi, przepraszam, najmocniej to uciekła. Projektowana zabudowa tutaj, jeżeli chodzi o tereny, to jest wysokość 10 metrów, kondygnacje dwie nadziemne, parter plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe. Dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej podpiwniczenia w przypadku występowania odpowiednich lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Dachy strome, dwuwielospadowe od 30 do 45 stopni. To tak pokrótce, jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. Tu jeszcze będzie też do ustalenia paragraf 14, czyli opłata planistyczna. Ostatnio wszystkie plany, jeżeli były na terenie zabudowy mieszkaniowej, taka opłata była ustalana na poziomie 20%. Dziękuję panu Giłowskiemu. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Świdurski. Jako dostęp do terenów zielonych, jak dostęp do Moskawy tutaj, żeby też nie był teren, to który by zostanie odgrodzony zupełnie, jak wiemy dobrze z ustawy prawodne, jest zakaz grodzenia terenów tuż przy rzece, no a też trzeba do tego terenu w jakiś sposób się dostać, dlatego w tych planach, zresztą nie tylko w tym, ale chyba też z tego co pamiętam, też w terenach sąsiednich, chociażby tutaj, też takie dojścia by pozostawiane. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Margasińska. Ja mam takie pytanie. Co było wcześniej tutaj w studium? Nie mogę doczytać się. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. To jest takie ogólne opracowanie. Rysy studium ma pani tutaj w lewym rogu. Tak, tak, ale to bardzo tak, drobny druk. A drobnym drukiem. Tak. Mogę tutaj próbować to powiększyć. A teraz chciałabym jeszcze zapytać, czy jest zaplanowany jakiś teren zielony w tej okolicy, czy jedynym terenem zielonym jest Moskawa i jej otoczenie? Bo ja widzę, że tu jest dość intensywna ta zabudowa, działki są niewielkie, a teren wcześniej studium był przewidziany do ekstensywnej raczej zabudowy zagrodowej, a nie do intensywnej. Jak pan pewnie, o właśnie, jak państwo zobaczą, po jednej stronie Moskawy mamy stare osiedle jakby Nekli, które jest dość mocno intensywnie zabudowane, po drugiej stronie równie mocno. Także moje pytanie brzmi, gdzie tutaj jest przewietrzenie na przykład, gdzie tutaj są korytarze ekologiczne, gdzie tutaj zwierzęta mogą przechodzić, nie mówiąc o ludziach, plac cokolwiek. Wszystkie plany wzdłuż Moskawy, tutaj mogę pokazać, te tutaj w tym ciągu jest zakaz zabudowy, są to tereny zielone, tereny rolnicze, w ten sposób pokazane. Czy każdy plan tutaj ma ten bufor, nie dochodzi zabudowa do samej Moskawy, jest tutaj, są te korytarze, zaczynając od tych tutaj najstarszych planów, które są tutaj bliżej. Czyli tak jak pytałam, jedynym korytarzem, jedynym miejscem tutaj zielonym jest teren wzdłuż Moskawy, tak? Z tych innych planów, nie ma. Południa Moskawy tutaj w tej chwili tak. I żaden plan nie ma jakby wewnątrz swoich, ile jest działek na przykład w ramach tego planu przewidzianych? Plan podaje tylko jakby minimalne parametry działek, nie wskazuje ich dokładnej ilości. Czyli nie robi pan takiej analizy, ile to może być? Zwłaszcza, że tutaj jest teren taki pod zabudowę tą szeregową, o której pan mówi, to jest bardzo intensywnie, także wydaje mi się, że no nie wiem, panowie oczywiście zadecydują, natomiast wydaje mi się, że intensywna zabudowa na terenie, który był wcześniej przeznaczony pod zabudowę ekstensywną, jest mogłaby być pod pewnymi warunkami. Pod takimi właśnie, żeby były zachowane miejsca do wypoczynku terenów, nie wiem, rekreacyjnych, żeby tak naprawdę było przewietrzenie, żeby były możliwości w ogóle zobaczenia też tej Moskawy, bo jeżeli staniecie państwo na ulicy Starczanowskiej bodajże, to jest Starczanowska, tak? Ta u dołu. Tak, tak, tak. Przedłużenie Starczanowskiej. To tak naprawdę Moskawy nikt nie zobaczy, ponieważ będzie sama zabudowa i jeszcze dodatkowo zabudowa 10-metrowa, tak? Do 10 metrów kalenicy. Mm-hmm.
No, także ona będzie schowana tak naprawdę, Maskawa. To żadnych walorów krajobrazowych nie będzie, żadnych. A jak względem tego miejsca i w ogóle tego obszaru, który teraz jest tak intensywnie zabudowywany, jest teren Grodziska zlokalizowany? Jak do niego można dotrzeć? Z drugiej strony, tak? Z tej nie? Grodziska jest przy Parkowej. To jest z tamtej strony jest jedyna droga, tak? Z tej nie? Przy samej Parkowej, po drugiej stronie między Parkową a drogą krajową 92. Rozumiem. Z tej strony nie ma możliwości przejścia tam. Z dworca PKP na przykład. Tutaj ewentualnie mam tutaj... Gdyby ktoś chciał przyjechać nas odwiedzić i przeczytał w przewodniku, że mamy Grodzisko wczesno-średniowieczne, to w jaki sposób ma się znaleźć? Znaczy musi obejść całą Neklę, tak? I od drugiej strony przejść. Czy na etapie planowania takich osiedli na przykład nie powinniśmy brać pod uwagę też takich spraw? Tutaj. Czyli walorów krajobrazowych, turystycznych. Miejsca, gdzie tak naprawdę no, i mieszkańcy, i osoby z zewnątrz mogą spędzać czas. Bo to jest bardzo intensywna zabudowa. Także państwo tutaj zadecydujecie nad przegłosowaniem tego planu, ale ja na przyszłość bardzo proszę, żeby takie kwestie były też brane pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie? Nie widzę. Tą opłatę, panie Marku, bym prosił o przypomnienie. Tak, czy tak, opłata, tak, tutaj jest propozycja taka, aby ta opłata wynosiła 20%. Dobrze, dobrze. Spokojnie, proszę. Czy to musi podlegać pod głosowanie, ta wysokość tej opłaty, czy... Tak. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Z państwa? Bardzo proszę. Ja mieszkam w rejonie ulicy Starczanowskiej, właściwie przy Dworcowej i często rozmawiam z tymi mieszkańcami. Te tworzone osiedla przy ulicy Starczanowskiej, one mają tak intensywną zabudowę, że rozmawiałam z mieszkańcami w tym roku przed wyborami. Tam nie ma ani jednego miejsca na tak zwaną integrację społeczną, na plac zabaw. Pan radny Kałużny zapytał kiedyś, dlaczego sprzedajemy tą działkę, czy nie lepiej zostawić ją dla... Gmina sprzedawała, tak? Radni wyrazili zgodę, jedna jedyna, która była, żeby przeznaczyć na plac zabaw, na cokolwiek. Pan burmistrz powiedział, że będą jeszcze w przyszłości możliwości, że się tam jest tylko droga i wysiekane za przeproszeniem działki. I nic, to ja nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z przepisami, no bo ktoś by musiał tam wnikliwie się przyjrzeć tej całej ulicy Starczanowskiej, wprowadzenie tam intensywnej zabudowy, w tym bloki mieszkalne, a nic nie pozostaje, tak jak powiedziała pani radna, dla mieszkańców i żadnych korytarzy ekologicznych. Tutaj zrobiono bufory nad Moskawą, a nie wiem, czy te przepisy są teraz nowe, bo tego nie śledziłam, ale przy stalowni na przykład nie ma żadnego buforu, bo stalownia dochodzi zupełnie do Moskawy. Także no, tworzenie tych planów no, jest no, jakby wyraźnie nieekologiczne i nie służące mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Prosiłbym o odpowiedź burmistrza. Pozwolę sobie nie zgodzić się z paniami, które zabierały głos przed chwilą, bo chociażby ten rzut na ekran pokazuje, że ten korytarz ekologiczny jest, bym powiedział, nawet stosunkowo duży w stosunku do dalszych osiedli. Jeżeli panie nie widzą tego zielonego koloru wzdłuż Maskawy na północ i tego buforu, który idzie po drugiej stronie Maskawy, no to ja nie wiem, jak inaczej ma korytarz ekologiczny wyglądać. Co do terenów zielonych, no to chyba nie jest problem, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć ten teren i pojedzie sobie od ulicy Parkowej, zwłaszcza, że no ta droga bezpośrednio przy tym jest. Natomiast co do placu zabaw, wydaje mi się, że tworzenie w takim zamkniętym osiedlu jednej działki pod plac zabaw, no to jest... Na pewno nie dla całego tego terenu i rozmawialiśmy już o tym
wcześniej. Ja prowadzę rozmowy z właścicielem gruntów, który będzie w przyszłości chciał wydzielić działki wzdłuż ulicy Malwowa, to jest. I wydaje mi się, że to jest zdecydowanie lepsza lokalizacja właśnie tutaj na skrzyżowaniu Starczanowskiej z Malwową, gdzie całe to osiedle ewentualnie będzie mogło z tego terenu zielonego korzystać. Dodatkowo jeszcze mamy stosunkowo niedaleko teren, plac przy ulicy Sikorskiego, plac, boisko przy ulicy Dąbrowskiego, chyba do szkoły, gdzie jest nowoczesny obiekt sportowy, też nie jest aż tak daleko. Także chciałbym też powiedzieć, że te miejsca zielone, to wydaje mi się, że w środku takie osiedla to by pełniło rolę tylko dla tych kilkudziesięciu działek, tak? A tutaj ta lokalizacja, o której już wspominałem, ma szansę być takim miejscem dla całego osiedla. Prowadzę również rozmowy z panem Tomaszem Chromińskim, który ma też wcześniej tam plan wywołany, też chciałby jakiś taki sportowy obiekt stworzyć, także to też nie jest tak, że o tym w żaden sposób nie myślimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, sołtys Świdurski. Chwileczkę. Sołtys. Moskawy, tylko ono jest przy Kasztanówce. Przepraszam, Grodzisko jest przy Kasztanówce i od tamtej strony, jak ktoś chce iść, to tam dochodzi. Ale nie z tamtej strony przez Moskawę nikt nie będzie chodził. Przepraszam, że się wtrącę. Wszystko zależy, o którym Grodzisku mamy na myśli, bo są trzy Grodziska. Jeden jest w rejestrze, dwa tylko w ewidencji. No, bo ja mówię o tym, co jest w Starczanowie na Łąkach, ale tego praktycznie już nie widać, bo tam nie ma śladu. Jedynie można przez internet sobie zobaczyć na tej mapce, że zarysy coś kiedyś było, a to wszystko jest przeorane, zasiana łąka i nie ma śladu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zanim przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały, chciałbym ustalić wysokość opłaty planistycznej. Proponuję, jak w pozostałych wcześniejszych planach zagospodarowania przestrzennego, wysokość 20%. Czy ktoś z państwa radnych proponuje inną wysokość procentową? Nie widzę. Zatem przegłosujemy wysokość 20%. Po kolei spytam każdego z państwa radnych o określenie się, czy przyjęcie 20% jest prawidłowe. Ryszard Bandosz. Gerard Grzeszczyk. Czesław Kałużny. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz za. Kucza Mariusz. Margasińska Wioletta. Pilch Michał. Prałat Wojciech. Przybylski Jan. Raźny Dariusz. Świdurski Sławomir. Tokłowicz Paweł. Wojciechowski Grzegorz. Informuję, że opłata planistyczna w wysokości 20% została przyjęta przez 12 radnych. 2 głosy wstrzymujące. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie, działka numer 202 z opłatą planistyczną w wysokości 20%. Bandosz Ryszard. Gerard Grzeszczyk. Czesław Kałużny. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz za. Kucza Mariusz. Margasińska Wioletta. Pilch Michał. Prałat Wojciech. Przybylski Jan. Dariusz Raźny. Świdurski Sławomir. Tokłowicz Paweł. Wojciechowski Grzegorz. Informuję, że projekt został oceniony pozytywnie w stosunku głosów 12 do 2 wstrzymujących. Kolejny projekt uchwały, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli, działka numer 27. Bardzo proszę, pan Gibowski.
Kolejny plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Netli, działka numer 27. Działka jest położona przy ulicy Polnej, może tutaj takie oddalenie, że tu mamy ulicę Gnieźnieńską i tutaj jest ten rejon tej działki, też sąsiaduje to z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego już obowiązującymi. Teren ten zakłada realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dachu płaskim lub dachem stromym w wysokościach 7 dla dachów płaskich, 9 dla dachów stromych. Wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla tych terenów to jest 50%. Są wyznaczone dwa tereny 1MN, 2MN o tych wskaźnikach oraz komunikacja poprzez projektowane drogi wewnętrzne o szerokości 10 metrów. Tutaj też określamy wysokość opłaty planistycznej. Tak, tutaj też będzie określona wysokość opłaty planistycznej. Tak, tak jest. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Z państwa? Również nie widzę. Bardzo proszę, radna Margasińska. Mam pytanie, co wcześniej tutaj było w studium, bo też wydaje mi się, że teren, który miał stanowić jakąś funkcję przyrodniczą. Zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna, tak? O tak, charakterze tak, ekstensywnym. Całości. To w takim przypadku jaki to jest procent zabudowy działki? Oj, musiałbym w tej chwili, powiem szczerze, spojrzeć teraz z głowy, pani dokładnie nie powiem, niestety. Chciałabym wiedzieć po prostu, jaka to jest zmiana, o ile. To możemy sobie przed sesją tutaj pani przygotować taką informację. Możemy w ten sposób tak, zrobić? Oczywiście. Tak. Czy to wszystko? Tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem zanim przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały, proszę o określenie wysokości stawki opłaty planistycznej. Proponuję 20%. Czy ktoś proponuje z państwa inną? Nie widzę, zatem przegłosujemy stawkę w wysokości 20%. Bandosz Ryszard? Grzeszczyk Gerard? Kałużny Czesław? Kostrzewski Piotr? Kubiaczek Mateusz? Zakucza Mariusz? Margasińska Wioletta, Pilch Michał, Prałat Wojciech, Przybylski Jan, Raźny Dariusz, wysokość 20% za, Świdurski Sławomir, Tokłowicz Paweł i Wojciechowski Grzegorz. Wysokość opłaty planistycznej został przyjęty na wysokości 20% przez 12 radnych, 2 głosy wstrzymujące. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka w Netli numer 27. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Proszę o określenie swojego stanowiska. Bandosz Ryszard? Za. Grzeszczyk Gerard? Za. Czesław Kałużny? Za. Kostrzewski Piotr? Za. Kubiaczyk Mateusz? Za. Kucza Mariusz? Za. Margasińska Wioletta? Pilch Michał, za. Prałat Wojciech, Przybylski Jan, Raźny Dariusz, Świdrowski Sławomir, Tokłowicz Paweł i Wojciechowski Grzegorz. Projekt otrzymał opinię pozytywną od 12 radnych, 2 głosy wstrzymujące. Kolejny punkt posiedzenia, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Bardzo proszę, pan Gibowski. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Tak naprawdę jest to uchwała o zmianie stawki, która już obecnie obowiązuje. W chwili obecnej wysokość opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości wynosi 25%. Proponujemy, aby tą stawkę obniżyć do procent 15%. Z racji, że obserwujemy i na przełomie ostatnich kilku lat spadek dochodów gminy z tego tytułu
i często się spotykamy z tym, że osoby dowiadujące się o takiej opłacie jakby rezygnują z chęci czy podziału nieruchomości, czy więc by ożywić ten rynek mieszkaniowy, jest propozycja, by tą opłatę adiacencką obniżyć. Bardzo dziękuję panu Markowi. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, radna Margasińska. Ja mam pytanie, czy mieliśmy i mieć będziemy jedną stawkę dla obszarów, które, znaczy dla działek, które są w wyniku podziału, podlegają opłacie adiacenckiej? Czy jedna stawka jest dla tych terenów i jedna dla terenów, które powinny mieć tą opłatę ze względu na infrastrukturę? Czy też mamy rozróżnione tą wysokość procentową? W gminie nie ma opłaty adiacenckiej od infrastruktury. Jest Aha, tylko rozumiem. Od podziału nieruchomości. Mhm. Bo zgodnie tam z ustawą wygląda to tak, że jest 30 i 50%, tak? Możliwe do ustalenia. Ustawa daje możliwość Radzie czy Gminom wprowadzenia opłaty adiacenckiej wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz wzrostu wartości nieruchomości na skutek realizacji infrastruktury technicznej. W tej chwili w gminie obowiązuje jest tylko opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Rozumiem, czyli tej od infrastruktury nie ma. Czy dokonana jest analiza, ilu działek to ewentualnie dotyczy, to znaczy ile, o ile może się powiększyć nasz budżet, bo tak naprawdę brakuje mi takiej analizy, czy nasz budżet się pomniejszy, czy zwiększy. Bo teraz głosujemy już któryś plan zagospodarowania przestrzennego, jak słyszałam, kolejne się czynią i tak naprawdę coraz więcej jest tych działek. Więc tak mogę, że mam taką informację tutaj z księgowości, na przykład jeżeli tak, chodzi tak, o właśnie. Tytułu, powiedzmy 2013 rok, to z tytułu opłat tutaj adiacenckiej zestawienie to jest na poziomie niecałych 400 tysięcy złotych. Zestawienie z opłaty adiacenckiej za rok 2018 to jest 112 tysięcy złotych. A zestawienie zatwierdzonych planów miejscowych? Bo to też o to chodzi, ile jest podziału. Ale o podziały, a plany miejscowe... No dobrze, to przepraszam, źle się wyraziłam. Chodzi mi wyłącznie o podziały. Ponieważ, nie, tak. Wyłącznie o podziały. Po prostu jaka to jest pula tak naprawdę? Nie odpowiem pani w tej chwili, ile działek tu jest. Bo powinniśmy wiedzieć, ile możemy zyskać przy oprocentowaniu 25%, a ile przy 15%. Oczywiście, że ludzie czekają 3 lata, tak? Bo to 3-letnia jest. Nie, opłata adiacencka nie ma żadnych karencji. Jest opłata adiacencka, jeżeli chodzi o podział. Nie jest w momencie sprzedaży? Nie. Sprzedaż i właśnie to jest to. Opłata adiacencka nie może być wiązana ze sprzedażą nieruchomości. Rozumiem. Opłata adiacencka jest tylko od samego podziału, czyli na przykład kiedy ktoś chce, ma pomysł na swoją działkę, może ją dzielić, dokonuje takiego podziału, to my jako gmina nie możemy patrzeć, co on z tą działką zrobi, czy będzie to w formie darowizny zbycie, czy to będzie jakiekolwiek zbycie, czy nie. My w ciągu tych 3 lat musimy tą opłatę po prostu naliczyć. Bez względu na to, czy ktoś uzyskał jakiś fizyczny dochód związany z tym podziałem, czy też nie. Rozumiem. Dlatego bardzo dużo osób jakby albo już mając jakieś doświadczenie, bo już jakąś działkę gdzieś wydzieliły, bardzo często blokują, bo wiedzą po prostu, że zaraz, czyli, bez względu na to, czy tą działkę zbędą, czy nie. Czyli powodem tak naprawdę jest wstrzymywanie rynku, to znaczy, że nasi mieszkańcy nie chcą dzielić działek z powodu tego, że jest tak wysoka opłata adiacencka, tak? No, często jakby tutaj są te problemy, często mamy tutaj i kwestia płatności, kwestia rat, widzimy, że tutaj te problemy się pojawiają po prostu. A ile podziałów było w zeszłym roku? Nie mam w tej chwili sobie tych danych. No właśnie, bo mam wrażenie, że to tak nie do końca jest właśnie, że tych podziałów nie ma. One są. Ale to jakby zestawienie dochodów przy tej samej opłacie. 112 tysięcy, tak. To wszystkie pytania? Tak, dziękuję. Bardzo proszę jeszcze burmistrz w uzupełnieniu. Chciałbym jeszcze tu właśnie w uzupełnieniu, bo nie ukrywam, że jestem też bezpośrednim inicjatorem tej propozycji zmiany. Generalnie polegało to historycznie na tym, i to też pokazują te liczby, że wcześniej mieliśmy stosunkowo większą liczbę planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie dosyć optymistycznie ówczesne władze uchwalały wszędzie drogi gminne. No i kończyło się to tym, że właściciele tych gruntów wydzielali swoje działki, w tym również te drogi gminne, no i przychodzili do gminy po zapłatę, tak? Właściwie
Działo się to na zasadzie takiej, że jest decyzja podziałowa, ona się uprawomocnia i gmina ma tam określony czas na zapłatę, także w ciągu roku nawet był to problem. W szczytowym roku pamiętam, że wydaliśmy na tego typu opłaty 800 tysięcy złotych. Dotyczyło to głównie potężnych działów, podziałów na Nekielce. No i nie ukrywam, że ta opłata adiacencka od podziału często była taka równoważąca tą kwotę, czyli na zasadzie, nie wiem, 100 tysięcy musimy zapłacić za drogę, no ale z tej opłaty adiacenckiej wyszło 80 i tak naprawdę rachunek wychodził na 20. Sytuacja się zmieniła, ponieważ od kilku lat Rada uchwala plany, gdzie w większości, bo też się zdarzają, ale w większości są to drogi wewnętrzne, prywatne, jakby nie ma już tego obowiązku wykupu tej drogi, a jest taki przywilej, tak? Też Rada z tego korzystała, jeżeli uznała, że dana droga jest potrzebna do różnych celów, to w formie darowizny taką drogę przyjmowała. I po prostu jakby tutaj nie mamy tego obowiązku co do właściciela do opłaty. I tak naprawdę te większe podziały, gdzie te drogi gminne występują lub występowały, zostały wykonane w naszej gminie. Taką analizę dokonaliśmy. Jeszcze może z dwa takie w Nekielce bardziej konkretniejsze. Natomiast teraz mamy sytuację bardzo częstą taką, że ktoś przeznacza ten swój grunt, wydziela działki, właściwie nie ma drogi gminnej, gmina nie buduje mu wodociągu, bo nie w drodze prywatnej, czyli musi wszystkie jakby te media, woda, kanalizacja wykonać samemu. I jeszcze dodatkowo od każdej działki w zależności, bo to też właśnie nawiążę tutaj do pani pytania, tak naprawdę ilość podziałów, oczywiście, że ma znaczenie, ale ona też bezpośrednio nie wpływa na wysokość tej opłaty, ponieważ każdy podział zlecamy do wyceny. Mamy na przykład takie podziały, gdzie wyceniający rzeczoznawca uznaje, że nie było wzrostu wartości i wtedy jest umarzane postępowanie, albo no, w zależności wedle oczywiście tam obowiązujących przepisów takie różnice są naliczane. I tak naprawdę mamy sytuację, gdzie ktoś wydziela 6 działek, sprzedaje je tam lub nie, bo często właśnie też jest takie poczucie niesprawiedliwości z tego względu, że nic ta gmina jakby mu nie da, tak, a dodatkowo on jeszcze jakąś opłatę musi w wyniku tego podziału zapłacić. A jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy na przykład ktoś ma, nie wiem, trzy córki i dwóch synów i właściwie robi ten podział tylko po to, żeby tam podzielić dzieciom, a gmina poproszę 24 tysiące na przykład, nie? Także wydaje mi się, że to gdzieś po prostu kwestia tego, że jakby przestała ta opłata też pełnić tą rolę takiej równoważącej, ale wydaje mi się, że te 15% będzie naprawdę dużym jakby tutaj czynnikiem, który te poczucie niesprawiedliwości ewentualnie zmniejszy wśród naszych mieszkańców, ale jednocześnie w momencie takich większych podziałów, które by się pojawiły, jeszcze będzie oddziaływała na ten czynnik tutaj równoważący co do tego, że jakby nie będziemy płacili całej kwoty za wykup tych dróg. Natomiast jakby to też, co tutaj pan kierownik wskazał, te 100 tysięcy, no stanowi to jakąś kwotę, natomiast no, w skali całego budżetu gminy nie jest to też kwota, która by miała tutaj w jakiś sposób nas paraliżować i jeżeli będzie to spadek nawet tam do 80 tysięcy czy 70 rocznie, to wydaje mi się, że nie jest to jakimś większym zagrożeniem, a może czasami z tej mniejszej opłaty też uzyska się w skali roku znacznie więcej. Natomiast no mówię, na dzień dzisiejszy sytuacja tak wygląda, że jest duże. Powiem, że no ja prowadzę finalnie te rozmowy, tak? Czasami są one bardzo trudne, bo to też są osoby, które jakby mają grunt, ale nie są majętne, tak? I po prostu, a jeżeli nie ma tej sprzedaży, tak,
typu po prostu tylko to są jakieś darowizny i tak dalej, no to naprawdę jest to niezrozumiałe wśród naszych mieszkańców, dlaczego on tam tą swoją przysłowiową ojcowiznę dzieli, tak, przekazuje ją dzieciom, a tu gmina jeszcze wyciąga, teraz mieliśmy taką opłatę 24 tysiące. No to aż, no mówię, troszeczkę to rzeczywiście jest, uważam, że zbyt duża opłata. I stąd propozycja zmniejszenia, ale też nie likwidacji, bo musimy mieć świadomość, że są gminy, które w ogóle nie mają tych opłat, a jeszcze w uzupełnieniu mieliśmy tą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku powstania infrastruktury, ale to już był taki dramat, że po prostu chyba w pierwszej czy drugiej kadencji tutaj Rada zdecydowała o uchyleniu tego, bo po prostu no już no były nerwowe sytuacje, napięcie pomiędzy mieszkańcami a gminą, tak, że ktoś tam czekałem 30 lat za drogą, gmina wybudowała drogę i poproszę 700 zł, nie? No to też troszeczkę było, dużo było odwołań, spraw w sądach, te wyceny później, jak to przeanalizowaliśmy, to jakby chyba też nie o to chodziło jakby. Ale mówię, no tu jest dowolność gminy, są gminy, które wcale nie mają, a jest jedna gmina, która w ogóle powołała biuro do spraw opłat adiacenckich, zatrudnia tam kilkanaście osób. Także no zależy, jak sobie gmina chce te dochody. Na dzień dzisiejszy obserwujemy, nie chcę się już powtarzać, że te 15% byłoby optymalne. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy dyskusję. Bardzo proszę. Chciałbym jeszcze dopytać, jak to wygląda w gminach sąsiednich? Czy orientowaliśmy się? Znaczy, nie wiem, czy we wszystkich, ale tutaj w promieniu, załóżmy, najbliższych sąsiadów, to chyba tylko my mamy, prawda? Tak, ale Koszczy na pewno nie ma, Wrzesie nie ma. Czerniejewo też nie? Nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale taki analogiczny no. Obszar. Mhm. Mówię, no to w pewnym momencie naprawdę pełniło to bardzo znaczącą rolę, tak? Bo mówię, gdzieś równoważyło te nasze wydatki. Natomiast dzisiaj jakby zatraciło to swoje tutaj działanie i właściwie no, gmina wyciąga często rękę, tak jak mówię, bardziej już po te tutaj przypadki takiego dzielenia na potrzeby jakieś rodzinne, czy nawet sprzedaży, tak? No ale jeżeli ktoś sprzedaje 6 działek i jedną właściwie musi oddać gminie tą wartość, no to też w sumie się pyta za co, tak? Skoro ta gmina nic szczególnego tam nie zrobiła w stosunku do tych działek. Nie? Także mówię, występuje duże poczucie niesprawiedliwości wśród osób, które miałyby tą opłatę ewentualnie płacić. Natomiast myślę, że obniżenie jej do tych 15% na pewno spowoduje, że te kwoty będą mniejsze. A w przypadku dużego podziału i tak coś tam zyskamy. Chciałam zapytać, a czy praktykuje się właśnie przyjęcie działki przy dużych podziałach? Chodzi mi o to, że no są osoby, które handlują tak naprawdę nieruchomościami, wiemy o tym doskonale i mnie pytają moi wyborcy na przykład odnośnie tej opłaty adiacenckiej, czy nie jest to celowe przygotowana uchwała po to, aby oni tą opłatę wnieśli mniejszą i czy w ogóle gmina myśli o tym, aby w ramach takich dużych podziałów na przykład przejąć działki, które mogłyby stanowić, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jakieś tereny na integrację mieszkańców, tereny zielone i tego typu miejsca. Tak, to praktykujemy kilkakrotnie korzystaliśmy z tego. Kilka działek zostało właśnie przejętych w tym trybie zamiast opłaty. Nie wiem, około 5-6 działek, tak myślę, około tego. No, z perspektywy ostatnich 8 lat to około tam 5-6 działek tak zostało jakby przejęte, tak? No jest taka możliwość, przepisy też na to pozwalają, że oczywiście ta działka jest wyceniana i tak dalej. I jeżeli ona jest zbliżona do tej kwoty, to tak to po prostu wygląda. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, radny Pił. Tylko właśnie też spotkałem się z opiniami ludzi, że te opłaty do tej pory były rzeczywiście drakońskie. Po prostu nawet nazywanie niektórzy zdzierstwem. Także uważam, że ta obniżenie tej opłaty będzie uzasadnione. A poza tym żadna uchwała nie jest na wieki, także można ją zawsze uchylić, jeżeli się nie sprawdzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych?
z Państwa? O, radny Grzyszczyk, bardzo proszę. Chwileczkę, jeszcze mikrofon. Nie, to planistyczne, o, tak. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty adocenckiej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem bądź przeciw lub wstrzymująco, proszę o określenie swojego stanowiska. Bandosz Ryszard? Za. Gerard Grzeszczyk? Za. Czesław Kałużny? Za. Kostrzewski Piotr? Za. Kubiaczyk Mateusz? Za. Kucza Mariusz? Za. Margasińska Wioletta? Za. Pilch Michał? Za. Proad Wojciech? Za. Przybylski Jan? Za. Raźny Dariusz? Świdurski Sławomir, za. Tokłowicz Paweł i Grzegorz Wojciechowski. Informuję, że projekt uchwały został oceniony pozytywnie przez 11 radnych przy 3 głosach wstrzymujących. Kolejny projekt uchwały. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa działek numer 177/8, 178/8, 179/2, 184/10, 184/12 oraz 190/4 w Zasutowie. Bardzo proszę, pan Libowski. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia Skarbu Państwa działek w Zasutowie. Działki te stanowią praktycznie ulicę Kwiatową. Jest to droga serwisowa wzdłuż drogi krajowej numer 92. Jest to sprawa, regulujemy sprawy własnościowe związane z tą drogą. Część działek należy do gminy, część do Skarbu Państwa. Jeszcze niedawno niektóre z tych działek były w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tutaj został trwały zarząd, Generalna Dyrekcja tutaj wygasiła na części ten zarząd i w tej chwili występujemy do starosty o nieodpłatne przekazanie gminie właśnie tej drogi, która faktycznie nie jest i tak w tej chwili przez gminę tutaj utrzymywana. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Nie widzę głosów, pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa działek numer 177/8, 178/8, 179/2, 184/10, 184/12 i 190/4 w Zasutowie. Bandosz Ryszard? Za. Gerard Grzeszczyk? Za. Czesław Kałużny? Za. Kostrzewski Piotr? Za. Kubiaczyk Mateusz? Za. Kucza Mariusz? Za. Margasińska Wioletta? Pilch Michał? Za. Praad Wojciech? Za. Przybylski Jan? Za. Raźny Dariusz? Za. Świdurski Sławomir? Za. Tokłowicz Paweł? Oraz Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Projekt został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie. Kolejny punkt posiedzenia. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nekla. Bardzo proszę, pan Giłowski. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nekla. Tutaj proponujemy, aby część ulicy Sportowej położonej w miejscowości Nekla oraz tej kolejne działki, tak są tutaj na załączniku graficznym, nadać nazwę ulica Stadionowa. Myślę, że tutaj bezpośrednie sąsiedztwo stadionu chyba tłumaczy, skąd taka nazwa. Myślę, że to będzie dość łatwa wtedy ulica do odnalezienia na terenie Nekli. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, radny Raźny. Proszę. Tutaj zauważyliśmy, że już pojawiły się wnioski o nadanie numeru porządkowego nieruchomości. Znaczy w związku z tym, że tutaj nie było nazwy ulicy. Właśnie w tej konkretnej sprawie pytam, czy to właśnie ten mieszkaniec wystąpił o nadanie takiej nazwy ulicy, bo taki dotychczas był też zwyczaj, że ta osoba, która pierwsza tak ubiega się o te numery, tak, i żeby to było też nawiązanie do tych ulic sąsiednich, które już są na tym osiedlu. Stąd to moje pytanie, czy to właśnie jest wniosek mieszkańca o nadanie tej nazwy stadionowej.
Ja bym prosił burmistrza w odpowiedzi. Tak, wpłynął oficjalny wniosek o nadanie nazw, nie, o numer porządkowy. Jest to właściciel działki 505/5 i przeprowadziłem osobiste konsultacje z tym mieszkańcem i jak najbardziej ta propozycja nazwy ulicy mu przy tym państwu odpowiada. I tak jak tutaj pan kierownik nawiązał, powiedział, no chcieliśmy nawiązać jakby do z tego stadionu sportowego, tej nazwy ulicy Sportowej, która już od dłuższego czasu w naszej gminie funkcjonuje, ale też być może po prostu odciąć też taką kreską te wszystkie owocowe od tych, które nas po prawej stronie, czyli o nieskończonej liczbie ulic małej. Natomiast główna kwestia to jest taka, żeby nawiązać do tego stadionu i tutaj właściciel gruntu w myśl tej naszej tradycji, że zawsze tam ma jakiś głos, zaakceptował tą nazwę. Jeżeli zaakceptował, to widocznie miał takie ku temu powody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy dyskusję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. O, przepraszam, radna Margasińska, proszę. Chciałam zapytać, czy ten właściciel nieruchomości to jest jedyny właściciel, który tam właściwie prosił o nadanie tego numeru, czy wiąże się to z wymianą jakichś dokumentów bądź kosztom, z jakimiś kosztami dla innych mieszkańców, tudzież instytucji, które są tu zarejestrowane? Nie, w tej chwili tam nie ma akurat na tym odcinku żadnych numerów nadanych, to nie będzie z tym problemów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nekla. Bandosz Ryszard. Grzeszczyk Gerard. Czesław Kałużny. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz. Za. Kucza Mariusz. Margasińska Wioletta. Pilch Michał. Prad Wojciech. Przybylski Jan. Raźnie Dariusz. Świdurski Sławomir, Tokłowicz Paweł oraz Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał opinię jednomyślną, pozytywną. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Bardzo proszę pani Jana Szak-Staszek. Przedłożyłam państwu do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Zmiany spowodowane są tutaj dwoma jakby punktami. W 2017 roku Rada Miejska Gminy Nekla upoważniła kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nekla, czyli prowadzenie stypendium. A druga zmiana to w strukturach ośrodka działa Klub Senior Plus, którego organizacja, zasady funkcjonowania oraz sposób korzystania określa regulamin klubu stanowiący załącznik do regulaminu organizacyjnego. Zmiana tutaj wprowadzenia tego Klubu Senior Plus w statut tutaj w strukturę ośrodka pomocy wynika z tego, że w 2017 roku uzyskaliśmy tutaj dotację w ramach programu wieloletniego Senior Plus na utworzenie i wyposażenie placówki, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz osób starszych, rozwijanie ich sprawności oraz zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się, spędzania czasu wolnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozpocznę dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Bardzo proszę, radna Margasińska. Proszę o mikrofon. Ja chciałam zadać takie pytanie. W strukturach ośrodka działa Klub Senior Plus. Czy nie byłoby korzystniej, żeby ten klub był później organizacją, stowarzyszeniem, na przykład organizacją pożytku publicznego? Chodzi mi tutaj o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Czy korzystniej jest według analizy naszej, czy dokonywaliśmy takiej analizy, żeby jednak był w strukturach gminnych? No to zależy od nas. Na tą chwilę tutaj gmina Nekla wystąpiła o to dofinansowanie, a my jako ośrodek jesteśmy realizatorem tego.
No i na takiej zasadzie to funkcjonuje. I teraz jakbyśmy, jak wpiszemy to w nasz statut, no to tutaj finansowanie tego klubu będzie ze środków pochodzących z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, a także z różnych dotacji, darowizn, które może wnioskować ośrodek, ale i na przykład stowarzyszenie, bo przy ośrodku działa stowarzyszenie i w ramach tego stowarzyszenia również staramy się o dotacje i jakby łączymy te działania i to też przeznaczamy na ten cel. A trwałość projektu? Ile musi trwać? 3 lata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Bardzo proszę, Mandosz Ryszard, Grzeszczyk Gerard, Kałużny Czesław, Kostrzewski Piotr, Kubiaczyk Mateusz, za, Kucza Mariusz, Margasińska Wioletta, Pilch Michał, Prałat Wojciech, Przybylski Jan, Raźny Dariusz, Świdurski Sławomir, Tokłowicz Paweł i Grzegorz Wojciechowski. Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał pozytywną, jednomyślną opinię. Dziękuję. Punkt kolejny posiedzenia zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Nekla na rok 2019. Bardzo proszę pani Janusz. Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych jest podejmowany co roku na każdy rok kalendarzowy. Tutaj przedstawiłam państwu projekt. Ten program jest zrobiony na podstawie programu ubiegłego. Tutaj zostały wpisane nowe dane statystyczne. Działania tutaj, jakie mamy do... Aha, jeszcze charakterystyka gminy tutaj została opisana według aktualnego stanu. Jakie tutaj działania? Działania są kontynuacją działań, które już były w latach ubiegłych, a więc zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, wspieranie działalności placówek leczenia odwykowego, rozpatrywanie wniosków o leczenie przeciwalkoholowe, wspieranie procedury interwencji niebieskich kart, działalność informacyjna-edukacyjna, prowadzenie działalności profilaktycznej. Tutaj w zasadzie te zadania tutaj się nie zmieniają, są tak jak tutaj były w ubiegłym roku. Sposób realizacji programu również jest podobny. Program jest realizowany przez cały rok ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane środki przechodzą na kolejny rok. Rada Miejska otrzymuje sprawozdanie z wykonania programu do końca marca kolejnego roku. Podmioty chcące realizować zadania w ramach programu tutaj muszą złożyć taki wniosek o dofinansowanie. Nadzór nad realizacją i formalny i finansowy prowadzi przewodniczący komisji. Tutaj po uchwaleniu programu będzie sporządzone zarządzenie w sprawie preliminarza wydatków na dany rok. Główni realizatorzy programu są tutaj instytucje działające na terenie naszej gminy, gmina Nekla, komisja alkoholowa, jak jest tutaj z powiatu poradnia leczenia uzależnień, jak i tutaj nasz posterunek policji, przychodnia lekarska, placówki oświatowe, sąd rejonowy, Nekielski Ośrodek Kultury, Kościół Katolicki oraz organizacje pozarządowe. Zasady tutaj działania takiej komisji. Komisję powołuje burmistrz za pracę obejmującą tutaj w komisji. Komisja otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50 zł brutto za 1 godzinę. Potwierdzeniem tutaj wynagrodzenia stanowi lista obecności. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę. Pan Tokłowicz, bardzo proszę. A proszę o mikrofon. Ja chciałbym prosić i wnioskować o uzupełnienie tego materiału preliminarza wydatków na ten rok. Dobrze, bo w ubiegłym roku chyba nie było, ale w 2017 taki dokument żeśmy przyjmowali. Tak, bo
to w końcu tutaj doszło do tego, że robimy to zarządzeniem burmistrza miasta, z tego względu, że kiedyś ten preliminarz był już w programie. Program był przyjmowany w styczniu. Nie mieliśmy zarządzenia, ale w ubiegłym roku tutaj właśnie z panią radczynią tak podjęłyśmy taką decyzję, że będzie dodatkowo ponad programem ten preliminarz wydatków, żeby był zgodny tutaj też finansowo z księgowością. Tak, w uchwale mamy taki zapis, już tutaj państwu mówię. Tutaj na stronie 9. Miejsko-gminny program profilaktyki realizowany jest zgodnie z preliminarzem wydatków na 2019 rok wydawanym zarządzeniem burmistrza miasta i gminy Nekla. Czyli ten preliminarz będzie od razu po uchwaleniu tutaj programu wydane zarządzeniem. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Radna Margasicka, proszę. A ja chciałam zapytać, kiedy będzie sprawozdanie, bo to w pierwszym kwartale, tak? Tak, na kolejnej sesji. Dobrze. Chciałam też zapytać, czy w ramach tych działań przewidzieliśmy infolinię, na przykład telefon zaufania? Nie, nigdy takiego działania nie było. Jeśli jest pomysł, można to tutaj przedyskutować. Bo mam pytanie odnośnie punktu informacyjnego. W jakich godzinach ten punkt działa i jak państwo obserwują w tych latach, ile osób korzysta? I bo jak wiadomo, nie jest to temat łatwy. W związku z tym nie sądzę, żeby mieszkańcy chętnie i tłumnie przychodzili się konsultować. Woleliby zapewne zachować jakieś tam, no właśnie, podstawowe. Tak, punkt jest czynny raz w miesiącu, w trzecią środę miesiąca, od godziny 14:30 do 18:30 w budynku strażnicy tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli. Porad udziela pani terapeuta. Dane na temat tutaj osób uczestniczących do punktu będą właśnie w sprawozdaniu w marcu przedstawiane. Z porad indywidualnych konsultacji korzysta tak około 30 osób. I to tak jest nawet. Tak, ja wiem. Ja właśnie pytam raczej o inną formę, a więc o taki telefon zaufania, o informację telefoniczną. Jeżeli sami byśmy na przykład, to by było zbyt obciążające finansowo, chociaż wiem, że są projekty, finansowanie możliwe do zdobycia na to, ale gdyby jednak to było, że tak powiem, ponad nasze siły, to może moglibyśmy skorzystać z jakiejś organizacji pozarządowej, bądź która działa na terenie powiatu, na terenie województwa, czy gdziekolwiek indziej i moglibyśmy właśnie propagować wśród mieszkańców taką możliwość. Jako dodatkowe wsparcie oczywiście. I wtedy podpisać, ewentualnie też uwzględnić to w kosztach i podpisać jakąś umowę, porozumienie z tą organizacją, bądź też z instytucją, która takich porad udziela. Tak, myślę, że fajny pomysł, godny tutaj przedyskutowania i tutaj też z panią terapeutką podejmiemy taką, tak, poproszę, propozycję. Hm? To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Nekla na rok 2019. Bardzo proszę, pytam o stanowisko. Ryszard Bandosz. Grzeszczyk Gerard. Kałużny Czesław. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz za. Kucza Mariusz. Za. Margasińska Wioletta. Pilch Michał. Za. Prałat Wojciech. Przybylski Jan. Raźny Dariusz. Świdurski Sławomir. Za. Tokłowicz Paweł. Za. I Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Projekt został zaopiniowany pozytywnie jednomyślnie. Punkt kolejny spotkania. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę pani Jana Szak-Staszek. Program posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 jest przyjmowany, ponieważ już taka uchwała, jak i trzy kolejne, one już wcześniej obowiązywały. Jednak z uwagi tutaj
na skutek utraty z dniem 1 stycznia uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu, tutaj przepraszam, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 utraciła moc i została przyjęta nowa uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 i na podstawie tego programu nowego trzeba podjąć tutaj ten program właśnie osłonowy posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Na czym polega ten program? Program polega na tym, że my w ramach tego programu posiłek w szkole i w domu udzielamy wsparcia dzieciom, osobom dorosłym w ramach posiłku. Jeśli mamy taki program już mieliśmy, mogliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły, który się do nas zwróci i powie tutaj, zwróci się do mnie i powie, że takie i takie dziecko wymaga, aby tutaj jadło posiłek, to wówczas my możemy bez wydania decyzji administracyjnej i bez ustalenia tutaj rodzinnego wywiadu środowiskowego taką pomoc przyznać takiemu dziecku. Liczba dzieci, którym tutaj takiej pomocy możemy udzielić w trakcie roku, to jest 20% od ogółu liczby dzieci dożywianych w naszej gminie. Jak tutaj sprawdzałyśmy statystyki w ramach tego programu osłonowego w poprzednich latach, skorzystało w 2014-17 dzieci, w 15 14, w 16 trójka dzieci, w 17 czwórka i w 18 szóstka dzieci. Czyli są to jakby te dodatkowe dzieci, które jedzą bez wywiadu, bez dokumentów i bez wydania decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, radny Kuszek. Ja mam pytanie. Jak wygląda realizacja tego programu w stosunku do osób dorosłych? W stosunku dzieci, jasne, bo to na terenie szkoły. A jak to jest realizowane organizacyjnie w stosunku do dorosłych? Ten program tutaj osłonowy, to jeśli dobrze tutaj myślę teraz, dotyczy dzieci. Dzieci, które tutaj, akurat ten program... Tutaj jest, tak. Są wymienione osoby dorosłe. Tak, bo to są te dzieci i osoby dorosłe, które jedzą poza tym programem osłonowym. Bo jakby mamy program pomoc posiłek w szkole i tam mamy dzieci i osoby dorosłe, a tutaj mamy dodatkowo posiłek w szkole w ramach programu osłonowego i tutaj są tylko dzieci w tym. A te osoby dorosłe są jakby w ogóle tego programu ponad ten program osłonowy. Ten program ogólnie osłonowy tak się nazywa, posiłek w szkole i w domu i w ramach tego programu osłonowego jedzą dzieci posiłek, czyli ciepły obiad, nie? A jeśli chodzi o takie dzieci dożywiane w domu, no to mamy tutaj jakby z innej puli świadczenie pieniężne na zakup posiłku przez rodzica w domu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Bardzo proszę. Jakie to są środki? Bo tutaj na ten program ogólnie, na cały ogólny ten program, ten, tak jakby my tak ten mówimy, taki worek, mamy dotację 40% środki gminne i reszta środki wojewody. 80. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę o określenie swojego stanowiska. Ryszard Bandosz. Grzeszczyk Gerard. Czesław Kałużny. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz. Zakucza Mariusz. Margasińska Wioletta. Pilch Michał. Prad Wojciech, Przybylski Jan, Raźny Dariusz, Świdurski Sławomir, Tokłowicz Paweł,
Grzegorz Wojciechowski. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały uzyskał pozytywną, jednomyślną opinię. Punkt kolejny, 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Domu i w Szkole na lata 2019-2023. Bardzo proszę, pani Janoszek-Staszek. Rządowy program Posiłek w Szkole i w Domu, który tutaj został przyjęty, mówi, że wsparcie tutaj w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego przyznaje się tutaj osobom, które spełniają kryterium dochodowe, które tutaj wynosi od 1 października 701 osoba samotnie gospodarująca oraz 528 osoba w rodzinie oraz osobom, które spełniają kryterium wychodowe w wysokości 150% kryterium. W przypadku podjęcia przez gminę takiej stosownej uchwały, jeśli tutaj zwiększymy to kryterium dochodowe, to wtedy więcej rodzin załapie się na ten program i będą wyższe te kryteria dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli będzie 701 razy 150%, to tutaj 1051. I w przypadku osoby w rodzinie 528 razy 150% to jest 792. I wtedy więcej osób będzie mogło skorzystać z tego programu i wtedy też otrzymamy tutaj środki z dotacji, które otrzymamy na ten program. Też będziemy mogli przeznaczać dla rodzin tutaj spełniających warunek 150%. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Bardzo proszę, radna Markasińska. Chciałam zapytać, jakie jest zapotrzebowanie, bo ten wzrost, rozumiem, tłumaczymy zapotrzebowaniem. Czy jest pani wiadomo, ile rodzin chciałoby skorzystać, bądź osób dodatkowo? Tak, tutaj w ramach 150% już cały czas te rodziny korzystały, ponieważ tak jak już wspomniałam wcześniej, ta uchwała też już obowiązywała, ale tamta straciła uchwała ministrów swoją ważność, mamy nową i dlatego tą podejmujemy. Na tą chwilę przyznajemy tylko do 100%. Z tego co widzimy, zapotrzebowanie jest duże, bo większość rodzin ma tutaj dochody do 150%. Jak to wygląda ilościowo? Ilościowo to tutaj mam dane tutaj w programie osłonowym. Z ciepłego posiłku też mam w 2014 roku skorzystało 111 osób, 20 osób dorosłych. W 2015 roku 79 osób, 22 osoby dorosłe, 56 osób w 2016, 8 osób dorosłych i tutaj w 2018 66 osób, 4 osoby dorosłe. Tylko tutaj mam w tym danym tylko posiłek, a tutaj jeszcze nam dochodzi świadczenie pieniężne na zakup posiłku, świadczenie rzeczowe i to jest około... Teraz mogę źle powiedzieć, właśnie nie pamiętam, około 200 osób, ale może być mniej. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego. Tak, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Bandosz Ryszard. Gerard Krzyszczyk. Kałużny Czesław. Piotr Koszczewski. Kubiaczyk Mateusz. Zakucza Mariusz. Wioletta Margaśnicka, Pilch Michał, Prałat Wojciech, Przybylski Jan, Dariusz Raźny, Świdurski Sławomir, Dokłowicz Paweł i Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał jednomyślną pozytywną opinię. Punkt kolejny, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. To jest wszystko. Dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę, pani Janoszek Stasz. Tak, kolejna uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania. Ta uchwała również kiedyś w poprzednim roku obowiązywała na podstawie innych tutaj aktów prawnych. Również taka uchwała jest wymagana tutaj, aby wnioskować o dotację na 150% kryterium. I zgodnie z tą uchwałą, z tym artykułem 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. I zgodnie z artykułem 96 ust. 4 Rada Gminy określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych. I tutaj odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób, których dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Bo ogólnie ten artykuł 96 mówi, że wydatki na usługi z pomocy, tutaj na pomoc rzeczową, na posiłki, zasiłki celowe mogą być przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi. A tutaj w przypadku posiłku my nie chcemy tego zwrotu i odstępujemy dlatego od żądania wydatków na ten posiłek. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Można zgłosić przed tym. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Mandosz Ryszard. Gerard Grzeszczyk. Kałużny Czesław. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz. Za. Kucza Mariusz. Margasińska Wioletta, Pilk Michał, Prawat Wojciech, Przybylski Jan, Raźny Dariusz, Świdurski Sławomir, Tokłowicz Paweł, Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Informuję, że projekt uzyskał jednomyślną pozytywną opinię. Pani Janoszek Skaszak, bardzo dziękujemy. 5 minut przerwy. Dziękuję.
Dobrze, już proszę powoli zajmować miejsca. Będziemy kontynuować posiedzenie. Ale grubo. 03. 03. 03, 06. No, lej się obsunę. Kolejny punkt posiedzenia 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów zmian do statutów jednostek pomocniczych gminy Nekla. Bardzo proszę pani Kameliarek. Projekt uchwały jest spowodowany tym, że statuty jednostek pomocniczych muszą być dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana artykułu 16 wyżej wymienionej ustawy wydłużyła kadencję rad gmin do 5 lat i dlatego też tutaj słusznym jest dostosowanie długości trwania kadencji organów jednostek pomocniczych gminy również do 5 lat. W tej uchwale projekty statutów jednostek pomocniczych zostaną wyłożone do wglądu. Mieszkańcy będą mogli wyrażać swoją opinię poprzez zaopiniowanie na podstawie formularza, czy jest za pozytywną propozycją tej zmiany bądź negatywną. Konsultacje potrwają w terminie od 7 lutego do 21 lutego. Po zakończeniu konsultacji zostaną przygotowane projekty uchwał w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy Nekla i na kolejnej sesji takie uchwały zostałyby podjęte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam dyskusję w tym punkcie. Radnej Margasińskiej nie ma. O, jest. Czekamy na panią radną tutaj. Projekt uchwały został już przedstawiony. Rozpoczęliśmy dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów zmian do statutów jednostek pomocniczych gminy Nekla. Bandosz Ryszard. Grzeszczyk Gerard. Czesław Kałużny. Piotr Koszczewski. Kubiaczyk Mateusz. Za. Kucza Mariusz. Margasińska Wioletta. Pilch Michał. Prad Wojciech. Przybylski Jan, Raźny Dariusz, Świdurski Sławomir, Tokłowicz Paweł, Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Projekt został pozytywnie jednomyślnie oceniony przez państwa radnych. Punkt kolejny posiedzenia zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Nekla na 2019 rok. Referuje przewodniczący. Bardzo proszę, przewodniczący Raźny. Każdy się z treścią uchwały zapoznał, a załącznikiem do tej uchwały jest plan pracy, więc ja przedstawię plan pracy. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Punkt pierwszy. Fundusz Sołecki miejscowości Kokoszki, kontrola kompleksowa i tutaj termin proponowany kwiecień. Punkt drugi. Analiza dokumentów zgromadzonych w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok ubiegły. Proponowany termin maj-czerwiec. Punkt trzeci. Przedstawienie Radzie Miasta i Gminy w Nekli opinii dotyczącej wykonania budżetu i wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy w Nekli. Tu termin do 15 czerwca. Punkt czwarty. Kontrola windykacji należności budżetu gminy z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami. Proponowany termin październik. Punkt piąty. Kontrola zamówienia publicznego pod tytułem budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nekla. Przetarg 3 listopad. I punkt szósty. Opiniowanie projektów uchwał. I tutaj termin na bieżąco przez cały rok. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję przewodniczącemu. Czy jakieś wnioski, uwagi? Nie widzę, zatem przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały. O, przepraszam. Ja mam tylko jedno pytanie, czy te fundusze sołeckie kontrolujemy systematycznie, tak? Jeden po drugim, czy akurat z jakiegoś powodu akurat Kokoszki wyłącznie kompleksowo, czy zaczynamy po prostu je kontrolować w tym roku? Z tego, co widziałem w planach, tak, kontroli, które były w latach poprzednich, to były inne, tak, fundusze sołeckie kontrolowane. Czyli kontynuujemy te działania. Tak, nie wydarzyło się tam nic strasznego takiego, że musimy podjąć taką kontrolę. A czy nic mi nie wiadomo, może podczas kontroli wyjdzie, że wydarzyło się coś takiego, natomiast nie ma innej przyczyny poza tym, że na przestrzeni kilku lat Kokoszek nie było, moim zdaniem. Czy ten plan pracy komisji może być na tyle elastyczny, że jeśli właśnie się coś wydarzy, to zmienimy? Oczywiście, to wynika nawet ze statutu, że Rada może nas zobowiązać jako tak, albo my możemy sami sobie to tak dopisać i wnioskować. Właśnie pytam o nas samych, czy my możemy wystąpić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Nekla na rok 2019. Bandosz Ryszard. Za. Grzeszczyk Gerard. Za. Czesław Kałużny. Za. Kostrzewski Piotr. Za. Kubiaczyk Mateusz. Za. Kuczam. Za. Mariusz. Margasińska Wioletta. Michał Pilch. Za. Prałat Wojciech. Przebilski Jan. Jestem za. Raźny Dariusz. Za. Świdulski Sławomir. Jestem za. Tokowicz Paweł. Za. Oraz Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały uzyskał jednomyślną pozytywną opinię. Punkt następny. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Nekla na 2019 rok. Bardzo proszę, przedstawi przewodniczący Świdulski. Dziękuję. Plan pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na rok 2019. Pierwsze, przejęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej Gminy Nekla. Później już bardziej szczegółowo system gospodarowania odpadami w gminie Nekla, analiza kosztów i przychodów z opłat, ściągalność należności, propozycje zmian, przewidywany termin marzec, wysypisko w Lulkowie, wyjazd terenowy. Tutaj pan burmistrz proponował, ażeby może zorganizować w tym roku ten wyjazd i to się zawarło też w naszym planie i ten wyjazd byśmy proponowali gdzieś około czerwca. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. Następnie, tutaj trochę może pani prawnik prosiła, żeby przeredagować, budowa kanalizacji sanitarnej w 2018 roku. Analiza kosztów wykonania pierwszego etapu. Przewidywany termin maj. Remont zespołu pałacowo-parkowego w Nekli. Analiza kosztów wykonania remontu w 2018 roku. Projekt rewitalizacji parku, listopad tego roku. Ósme, bieżące sprawy. Bardzo dziękuję przewodniczącemu komisji. Czy jakieś wnioski, uwagi? Bardzo proszę, radna Margasińska. Mam takie pytanie. Czy bierzemy pod uwagę kontrolę spalania śmieci w piecach? Teraz w sezonie jest to bardzo widoczne. Zgłaszają się do mnie mieszkańcy ze skargami. No już nie wspomnę, że na sąsiadów, bądź też na kogoś na osiedlu. Nie zawsze to jest mój okręg wyborczy, a właściwie przede wszystkim nie mój, bo mój jest w większości rozproszony, natomiast to dotyczy ulic w Nekli.
I chciałabym zapytać, czy my jako Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska naszej Rady zamierzamy coś z tym zrobić? To znaczy, czy zamierzamy opracować jakąś koncepcję, bądź też zlecić opracowanie takiej koncepcji, jak taką kontrolę wykonać, bądź też jak ewentualnie możemy się za ten temat zabrać? Bardzo proszę, pan przewodniczący. No ja w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, musiałbym skonsultować. Myślę, że taki punkt, moglibyśmy o nim pomyśleć, ale też nie wiem, na ile nasze uprawnienia tutaj wynikające jako radnych pozwalają tutaj na takie wykonanie kontroli, bądź wpływanie na nie w przyszłości. Ale myślę, że możemy w tym temacie tutaj się zorientować. Ja bym poprosiła o informację zwrotną. Mhm. I również chciałam zapytać o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz analizę miejscowych planów. Wiem, że takie analizy były. Są plany, które były zatwierdzone wiele lat wcześniej i nigdy nie zrealizowane. Są takie, które na bieżąco są uchwalane i w związku z tym chciałam zapytać, czy zamierzamy tą politykę przestrzenną w jakiś sposób kontrolować w ramach naszej komisji. To też można później odpowiedzieć. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, w tej chwili też nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę, radny Grzeszczyk. Tak, tylko tutaj... Jeszcze bym prosił, że tu mamy jeden wyjazd, taką wizję lokalną. Dobrze, to możemy tutaj to wyjście do pałacu jak najbardziej zaplanować. Jakby ten termin bardziej jest związany może z tym, że projekt rewitalizacji parku jest w opracowaniu i w tej chwili nawet nie wiem, w jakim okresie zostanie zakończony, dlatego taka propozycja może późniejsza. To w ciągu roku. Można określić, że w ciągu roku. No dobrze, taką kontrolę się przeprowadzi, a kiedy ją się przeprowadzi, jak będą dokumenty, jak będzie pogoda. Dobrze, to uwzględnimy. No, do góry. Ale wchodzić na dach. Bardzo proszę, przewodniczący Kuszak. Ja myślę, panie radny, jeszcze, że nas obliguje to, aby plan pracy uchwalić. Natomiast co do terminowości, to do tego, ale nie musi być w dokumentach nawet, tak? Nie musi być, tylko uchwalamy plan pracy, natomiast przewodniczący będzie decydował, w jakim terminie będzie on realizowany. Jeśli już będzie zrobiony na przykład ten projekt rewitalizacji, no to uznam za stosowne, być może to będzie w maju. Ja bynajmniej tak zawsze robiłem, że jako przewodniczący komisji opracowywałem plan pracy, natomiast co do realizacji nigdy nie przypisywałem do dokładnego terminu. W ciągu roku. No. To można zmienić przecież. No ja nie sugeruję, tylko mówię, jak ja robiłem. Jestem członkiem komisji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi do... Bardzo proszę. Panowie mają inny plan, bo ja tu nie mam. No, nie, mi się to podawał przewodniczący, jak przedstawiał. No nie, taki sam mamy, tylko ja sobie Czy jakieś jeszcze uwagi, wnioski? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zatem przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Nekla na rok 2019. Bandosz Ryszard? Za. Gerard Grzeszczyk? Jestem za. Kałużny Czesław? Za. Kostrzewski Piotr? Za. Kubiaczyk Mateusz? Jestem za. Kucza Mariusz? Za. Margasińska Wioletta, Pilch Michał, Prawat Wojciech, Przybylski Jan, Graźny Dariusz,
Świdurski Sławomir. Tokłowicz Paweł. Wojciechowski Grzegorz. Projekt uchwały został oceniony jednomyślnie pozytywnie. Punkt kolejny. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego. Nie, chwileczkę. Przepraszam najmocniej. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Gminy Nekla na rok 2019. Bardzo proszę, przewodniczący Wojciechowski. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Gminy Nekla na rok 2019. Takim ogólnym punktem to oczywiście jest opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy Nekla. Kolejnym punktem, jakim chcielibyśmy zrealizować, to by była analiza bieżąca działalności schroniska w Nekielce i przy tym punkcie chcielibyśmy omówić koszty związane z funkcjonowaniem tego schroniska, ewentualne potrzeby inwestycyjne. Kolejnym takim punktem to jest monitoring gminy Nekla. I tutaj chcielibyśmy omówić informacje o bieżącym stanie naszego monitoringu i ewentualnie jakieś tam możliwości rozwoju przy tym punkcie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Komisję Oświaty. Bardzo dziękuję przewodniczącemu. Czy jakieś wnioski, pytania? Bardzo proszę, radna Margosińska. W tej komisji nie jestem, ale nie wiem, czy mogę panom coś sugerować. Natomiast myślę, że mogliby się panowie zastanowić nad ujęciem takiego punktu jak stan usług społecznych kierowanych dla seniorów, ponieważ no myślę, że można to zorganizować jeszcze lepiej. Być może państwa doświadczenia, panów w różnych usługach zdrowotnych i medycznych mogłyby tutaj też się przydać. Także ja bym postulowała, żeby taki punkt wprowadzić i żeby nasza gmina wypracowała jakiś właśnie model ciekawszy. Jeżeli pani radna sobie życzy, oczywiście taki punkt możemy wprowadzić, to bym poprosił ewentualnie o sformułowanie takiego punktu i oczywiście możemy go dodać, nie ma żadnego problemu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Rozumiem, że na sesji będzie to po prostu wprowadzone i przygotowane. Jako punkt dodatkowy. Jako punkt dodatkowy, tak. Dokładnie tak. Dobrze. Właśnie, to poproszę o konkretną, no bo... Tak jest. No. To na sesji po prostu będzie dodane i będzie odczytane to jako kolejny. Jako punkt dodatkowy pracy. Punkt. No tak oczywiście. Jest. Tak. Jako czwarty, tak jest. Tak jest. Nie widzę wniosków, uwag. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Gminy Nekla na rok 2019. Bandosz, przepraszam bardzo. Bandosz Ryszard. Gerard Grzeszczyk. Czesław Kałużny. Kostrzewski Piotr. Kubiaczyk Mateusz. Jestem za. Kucza Mariusz. Wioletta Margasińska. Przepraszam. Za. Pilch Michał. Za. Prad Wojciech. Przybylski Jan. Raźny Dariusz. Świdurski Sławomir. Tokłowicz Paweł. I Wojciechowski Grzegorz. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został pozytywnie, jednomyślnie przyjęty. Punkt kolejny, wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Raźny. Wolny głosek. Miałbym uwagę do planu sesji na 6 lutego i to z racji takiej, że zdarza mi się czasami spóźnić, ja nie wiem jak to będzie wyglądało. 6 lutego prosiłbym o wykreślenie w punkcie 23 dotyczącym przedstawienia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady za 2008 rok podpunktu A dotyczącego sprawozdania Komisji Rewizyjnej. To sprawozdanie nie zostanie przedstawione, bo byłoby w mojej ocenie no niezgodne ze statutem. Po prostu nie jesteśmy w stanie, tak? Ja nie jestem w stanie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawić sprawozdania
za rok poprzedni, który będzie między innymi zawierał ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. To jest po prostu niemożliwe, żeby to przedstawić, tak? Bo... No nie był pan przewodniczącym. Nie, to nawet nie chodzi o to, że nie jest, nie byłem przewodniczącym, tylko tak. No tu moim zdaniem musielibyśmy też zmienić coś w statucie, tak? Bo my mamy tak, w 85, że komisja rewizyjna przedstawia swoje sprawozdanie do 30 kwietnia. I teraz tak, jeżeli w tym sprawozdaniu ma być między innymi punkt 5, czyli ocena wykonania budżetu za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium, no to nie, nikt nie jest w stanie zgrać tych terminów, tak? Bo ja do środy tak nie mam jeszcze materiałów burmistrza. Burmistrz nie musi mi tego przedstawiać. Komisji rewizyjnej nie musi tego przedstawiać, bo terminy ustawowe są odległe, tak? Burmistrz przedstawia sprawozdanie finansowe komisji rewizyjnej do 31 maja, a komisja rewizyjna ma czas na sporządzenie takiego wniosku do 15 czerwca, na wydanie swojej opinii i przedstawienie tego wniosku, więc tak, za rok poprzedni, więc no, sprawozdanie, które miałoby to zawierać, no, nie jest możliwe do sporządzenia, tak? Na jutro, ani moim zdaniem do 30 kwietnia i tu prosiłbym o rozwagę, czy na sesji nie wprowadzić zmiany do statutu i do punktu 85. I żeby wszystko było jasne, to wydłużyć tego terminu składania sprawozdania przez komisję rewizyjną do 15 czerwca. I wtedy, gdyby to był termin 15 czerwca, to w mojej ocenie sprawozdanie mogłoby to wszystko zawierać. Bo mogłoby zawierać sprawozdanie z działalności za 2018 rok i wniosek w sprawie absolutorium. Wszystkie terminy moim zdaniem byłyby dochowane. Ja bym prosił burmistrza w tej kwestii. Nie wiem, czy po prostu tutaj, bo wzorem lat ubiegłych, to chyba chodzi o to, że komisje przekładają sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim, czyli tu jakby nie wymaga się chyba od komisji rewizyjnej sprawozdania za jakieś tam działania, czy to związane z budżetem, tylko wymienić, co komisja robiła w 2018 roku. Między innymi oceniała. Tak zawsze, nie, tak więc, zawsze było tak. To... Nie, znaczy, nie wiem, jak zawsze było to robione, natomiast komisja rewizyjna no, jest taką jedyną komisją, która musi być powołana, tak, i która jest zapisana w ustawie, a w naszym statucie to zadanie komisji rewizyjnej jest wymienione wprost, tak? Komisja rewizyjna składa Radzie w terminie do 30 kwietnia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności z roku poprzedniego. No i tu, gdyby nie było kolejnego podpunktu, no to w zasadzie nie miałbym żadnych pytań, no bo składa sprawozdanie, a co ono musi zawierać, no to już nie jest powiedziane, no ale mamy punkt drugi w tym paragrafie 85, który mówi, sprawozdanie powinno zawierać. I tu już jest tak, jest to uszczegółowione, bo jest tak, liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli. Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli. Tak. Wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną. Wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli. No i punkt piąty. Ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. Ale to chodzi o to, że jest z zeszłego roku ocena, dwa lata wstecz. Ale to i tak jest tutaj, nic po prostu nie gra, bo wniosek w sprawie absolutorium już był przedstawiony, więc ja nie mogę przedstawić wniosku dotyczącego sprawozdania za 2017 rok, bo to zostało zrobione w roku 2018, więc tak czy tak moim zdaniem zapisy tego statutu w tym punkcie są do zmiany, bo albo one są nielogiczne, albo autor miał coś innego na myśli, bo my byliśmy autorem tak tej uchwały. No gdzieś moim zdaniem popełniliśmy, bo no zmiana jest niewielka, bo moim zdaniem wystarczyłoby zmiana do statutu, tak, żeby podać nie 30 kwietnia, tylko 15 czerwca i wszystko już jest załatwione, tak? Jest sprawozdanie, wniosek w sprawie absolutorium lub nie, tak, ocenę wykonania budżetu i mamy to w tym sprawozdaniu. Albo jeżeli tego ma nie być w tym sprawozdaniu. Radny się obawia, że przed uchwaleniem porządku obrad, że nie zdejmiemy tego z porządku obrad, tak? No tak, ja lubię po prostu mieć tak wszystko jakby dopięte na ostatni guzik, tak? Dobrze, pan przewodniczący pewnie przedstawi wniosek o usunięcie tego z porządku. Nie, ja przedstawiam swoją ocenę, jeżeli ta ocena jest inna i moje tak pojmowanie Dobrze. Tego tematu i tych zapisów jest błędne, no to jest tylko wniosek jednej osoby, tak? Mój. W mojej ocenie tu po prostu no nie pasuje to. Musiałby być inaczej.
Rozumiem. To z takich wniosków ważnych, tak? I istotnych, a z takich mniej, mniej istotnych, ale też ważnych dla mieszkańców. Tak, mam dwie prośby po zebraniu wędkarskim, panie burmistrzu. Mianowicie jedna dotycząca, czy dałoby radę tą wierzbę, która jest przy zawodzie, tam od strony zawodzie, od strony Hydroforni. Tak. Przyciąć, takie były głosy na tym zebraniu. I drugie dotyczyło prośby o postawienie znaku zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na ulicę Poznańską w stronę cmentarza. Tam podobno takiego znaku niepodobno tylko brakuje i właśnie jeden z członków też mówił, że spotkał kiedyś kierowcę, który ciężarówką się tam zapędził, tak, został zatrzymany przez niego, że tam nie przejedzie, nie zmieści się, no i tam padło, że ja nie jestem stąd, żadnego znaku nie było, droga asfaltowa jest, więc jadę, więc prośba o postawienie takiego znaku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym? Bardzo proszę, radny Wojciechowski. Ja mam prośbę o skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego o pilną interwencję na drodze powiatowej między Targową Górką a Stępocinem, ponieważ tam się zrobiły tak straszne dziury, że no już mieszkańcy zgłaszali mi, że po prostu pouszkadzali już samochody, bo no zrobiły się takie dziury, że mają około 20 centymetrów i pozimowe dokładnie. I po prostu jest prośba ewentualnie, żeby takie pismo jak najszybciej skierować, żeby tam ewentualnie ze starostwa ktoś się pojawił i jak najszybciej te dziury tam połatali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radna Margasińska, proszę. Idąc za ciosem, tutaj pan radny przypomniał mi o tym, że w związku z przegłosowaną tą zmianą dotyczącą programu opieki nad zabytkami, chciałabym poprosić, aby punkt 8 otrzymał inne brzmienie naszego spotkania w środę, a więc podjęcie uchwały w sprawie konsultacji gminnego programu opieki nad zabytkami, a nie w sprawie przyjęcia. Będzie. To będzie, bo tak. Też chciałabym mieć porządek. Dziękuję. W związku z zaistniałą sytuacją. Tak właśnie. Będzie głosowanie. Tak właśnie. Dziękuję. Ale zgłosiłam. Tak, dziękuję. Głosowanie nad wprowadzeniem punktu. Dziękuję uprzejmie. I nad całością. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Przewodniczący Kuszak, proszę. Ja poproszę wszystkich, którzy będą uczestniczyć w sobotę w tym turnieju, o 5 minut pozostania po komisji. Dosłownie 5 minut. Uzgodnimy szczegóły. Dziękuję bardzo. Radny Prałat, proszę. Mieszkańcy Zasutowa z ulicy Motelowej wnioskują, żeby tam, nie wiem, albo pobudować próg zwalniający, ewentualnie znak o ograniczeniu szybkości. Konkretnie chodzi o znak między wioską samą, a tymi budyneczkami pod lasem. I jeszcze, żeby wniosek złożyć do dyrekcji, żeby uregulowała kwestię włączania się światła przy skręcaniu na Motelową z 92, ponieważ na przykład jak ktoś jedzie motocyklem, to tam ta fotokomórka go podobno nie łapie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę, prosiłbym o możliwe odpowiedzi. To znaczy, przyjmiemy wszystkie wnioski do realizacji. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, to jest bez sensu, bo mam z doświadczenia, że nawet połowa nie będzie respektowała tego znaku. Także jak już to tylko garb, bo znak to nic nie zmieni. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski, informacje od państwa radnych? O, jeszcze pan Pil, proszę. Sprawa jeszcze tego autobusu nieszczęsnego przez Targową Górkę. Ostatnio jedna pani w Mystkach kazała mi się zapytać, jak to tam wygląda, bo po prostu już dochodzi do tego, że mówi mi wprost, że będzie musiała dziecko wypisać ze szkoły. No i przez takie coś jej dziecko skończyło edukację na podstawówce, nie? No nie wiem, ciężka sprawa, no bo za dużo tych ludzi w tych Mystkach nie ma, ten autobus nie pojedzie, żeby zabierać jedną osobę, no nie wiadomo jak to rozwiązać, nie? Jeszcze mi się przypomina taka historia,
I to jest prawdziwa historia. Mój kolega skończył, nie skończył średniej szkoły, ponieważ ukradli mu rower, którym dojeżdżał mnie. No i tutaj podobna sytuacja, tylko że jeszcze bardziej drastyczna, nie? No dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. Wszystko wskazuje na to, że od września uruchomimy ten, to znaczy to decyzję podejmie tutaj Wysoka Rada, ale przedłożymy taką propozycję zorganizowania tego transportu publicznego, bo jest propozycja zmiany przepisów prawa, gdzie autobus szkolny miałby prawo zabierać osoby już pełnoletnie. Natomiast to jest nadal propozycja i ja tam nie widziałem nigdzie, żeby to jakoś nabrało tempa prac legislacyjnych, także wszystko wskazuje na to, że w celu jakby zabierania, bo paradoks jest taki, że i tak tam jedzie ten autobus szkolny, tak? Ale to też nie zawieziemy tego chłopca do Wrześni, tylko zawieziemy go najwyżej na przystanek PKP w Nekli. Natomiast ta konkretna osoba też dostała propozycję ze strony starostwa, możliwość skorzystania z internatu za o niewiele droższe koszty niż bilet miesięczny, który dotychczasowo wykupywał i odmówili, także jest alternatywa taka tymczasowa może, ale nie musi to tak być skrajne, że ktoś kogoś ze szkoły wypisuje, zresztą nie wiem, czy jest taka możliwość. Także mówię, no my jesteśmy w stanie to zorganizować głównie dlatego, że mamy podpisaną dzisiaj umowę do końca czerwca i musimy się z niej wywiązać z obecnym przewoźnikiem, ale mówię, tutaj od września byśmy chcieli uruchomić ten transport publiczny, który by po prostu u nas polegał na tym, że byłaby jedna linia i w ramach transportu publicznego mogliby jeździć wtedy wszyscy mieszkańcy, w tym dzieci i osoby dorosłe. No fakt jest taki, pan radny ma tu rację, że to dotyczy kilku osób, ale no są to skrajne przypadki, tak? Dziękuję bardzo. Odpowiedź, czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę z państwa. Tak. Proszę. Ja mam tutaj pytanie odnośnie tej działki w Starczanowie, która tam była omawiana. Plan warunków zabudowy przewidywał, że jest możliwość podpiwniczenia. Tylko powiem szczerze, z autopsji warunki gruntowo-wodne prawdopodobnie tam na to nie pozwolą, ze względu na to, że Maskawa ma bardzo wysoko podniesiony poziom wody. I pytanie teraz, czy gmina w tej kwestii chce przeprowadzić jakąś meliorację Maskawy, żeby jednocześnie też ściągnąć trochę wody z parku? Jak to wygląda właśnie? Ponieważ to w tamtym terenie na pewno będzie to utrudniało tworzenie piwnic, a wiem, że mieszkańcom przy latach mokrych, które są pomiędzy Maskawą właśnie w tym zakolu, też powoduje, że zalewa piwnice. I teraz pytanie, czy będzie w przyszłości jakiś plan jest na wykonanie melioracji na Maskawie właśnie, żeby troszeczkę to obniżyć ten poziom. Bo powiem szczerze, troszeczkę badałem teren i sytuację, jak to wygląda na Maskawie latem i u nas tutaj w Nekli wszystko stoi przy lecie suchym, wody jest bardzo dużo, a w Stroszkach tej wody w ogóle nie ma, tam jest koryto suche. I to widać, że to jest tylko tutaj ten kanał Nekielski ma bardzo duży problem. I to jest moje pierwsze pytanie. Zadać wszystko od razu? Bardzo proszę. Właściwie to tylko tyle. Może następna sesja, to wtedy popytam więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest możliwa odpowiedź? Czy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza pewne możliwości, a o tym, czy ktoś tą piwnicę sobie ostatecznie wybuduje, czy nie, no to już jest kwestia właściciela gruntu, tak? Można wykonać badania gruntu, to już wszystko zależy od inwestora. Natomiast jeżeli chodzi o Maskawę, no to mam nadzieję, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to zadanie własne gminy. Natomiast jutro jadę, akurat się tak złożyło, do pana dyrektora Jana Barczaka, dookoła, gdzie podlegamy pod ten punkt zlewny w kole.
ponieważ no, gdzieś tam tą korespondencję prowadziliśmy, wnioskowaliśmy, aby jakiś zakres prac chociażby dla nas najbardziej kluczowy, czyli odcinek kanału Nekielskiego pomiędzy tą drogą przy stawach w kierunku cmentarza a Maskawą i przepustem właśnie pod tą drogą, właściwie tam ten odcinek powoduje, że ta woda nie ma odpływu i głównie w tym temacie jadę do pana dyrektora, czy jakiekolwiek finanse na ten rok zostały zabezpieczone, a kiedy ostatnio były jakieś większe prace na Maskawie, to trudno powiedzieć i też trudno chyba wskazać właściwie, kiedy coś się konkretniejszego działo. Także to są lata zaniedbani i tak to po prostu wygląda. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę głosów. Zatem zamykam posiedzenie. Bardzo dziękuję.